dokonywanie wyboru, pojęcie asymetrii. Wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, aby decydować o czymś i aby te decyzje były dobre. W ramach decyzji mamy też wybory. Możemy zrobić to lub tamto. Możemy się w coś zaangażować, coś kupić, możemy się na coś zdecydować. Mamy wybór. Co to jest asymetria w procesie analizowania ruchu jakiegoś, czyli dokonywania wyboru, podejmowania decyzji? Istnieje pojęcie asymetrii pozytywnej i negatywnej. Asymetria może być dobra lub może być niedobra. Wyjaśniam. Co to jest asymetria negatywna? I tu podam Wam przykład z życia. Przeżyłem to ostatnio. Rozmawiałem z kimś, kto prowadzi fenomenalne biuro podróży. Robi świetną robotę. Organizuje wspaniałe wycieczki dla ludzi, którzy mają sporo pieniędzy i którzy chcą jechać do pięknych, egzotycznych miejsc. I osoba ta, której firma się rozwija bardzo dobrze, przyszła kiedyś zmartwiona i opowiada mi, co się wydarzyło w danym dniu. Otóż klienci zakupili wyjazd za ponad 100 tysięcy złotych gdzieś daleko na piękne Malediwy. No, oczywiście możemy tu nazwać Tahiti, Fidżi, Bora Bora i tak dalej. I co się okazało? Wydarzyło się coś bardzo złego. Mianowicie lot był z Katowic do Warszawy, następnie z Warszawy gdzieś do jakiegoś miasta w zachodniej Europie i stamtąd był przelot na te wyspy jeszcze z międzylądowaniem na przykład w Dubaju. I co się okazało? Spóźnił się samolot z Katowic do Warszawy. A ponieważ połączenie między lądowaniem w Warszawie a odlotem samolotu, a właściwie załadowaniem się na samolot, który wylatywał do Europy Zachodniej, to było tylko pół godziny, godzinne spóźnienie z powodu, nazwijmy to mgły, spowodowało, że wszystko inne się posypało. I pytanie brzmi, czy jeżeli ja proponuję komuś wyjazd za sto kilkadziesiąt tysięcy złotych i wiem o tym, że z Katowic do Warszawy jest samolot i tam jest przerwa tylko pół godziny, ile może, znaczy jakie są szanse na to, że coś się przesunie i nie zdążymy na ten samolot? I teraz ryzyko, które bierzemy na siebie poprzez ten krótki lot jest ogromne. Start samolotu i przelot do Europy Zachodniej, gdzie bardzo dużo samolotów lata, tam już ten odcinek może być węższy, bo jest bardzo dużo opcji. W tym wypadku tych opcji tak dużo nie było. I całe wakacje utraciły dzień, dwa, trzy, a czasami klienci mogą w ogóle zrezygnować, no bo nie są w stanie zorganizować sobie tego przelotu, bo już wakacje się przesunęły, zbytnio utraciliśmy zbyt dużo. Pytanie brzmi, jaka to była asymetria? Negatywna. Ponieważ gdyby ten krótki lot przesunąć wcześniej, tak ułożyć tę układankę i mimo wszystko zaryzykować sytuację, w której gdyby ten samolot nie odleciał, mam możliwość wsiąść w samochód i przejechać z Katowic do Warszawy, żeby zdążyć. Wtedy obniżam to ryzyko, bo tutaj opcji będę miał bardzo mało albo opcje zerowe, żeby zdążyć gdzieś tam dalej. W związku z tym asymetria była ogromna. Malutki ruch, kwestia przemyślenia dwóch godzin do przodu zabezpiecza mnie na całej trasie. Zabezpiecza realizację ogromnego przedsięwzięcia. Pięknie byłoby, gdyby było na styk i się udało. Fenomenalnie. Nikt nie czeka, ale ryzyko było za duże. Układ był asymetryczny kompletnie. Był niezbalansowany, niezrównoważony. A szanse,
że samolot nie wystartuje z powodu mgły z małego lotniska są duże. Albo z powodu brzydkiej pogody. Albo z powodu tego, że się spóźni, bo się coś zepsuje, albo bo jest jakaś obsuwa czasowa. A co to jest asymetria pozytywna? Asymetria pozytywna pokaże ją na przykładzie inwestowania. Wyobraźmy sobie, że akcje idą w górę. Idą bardzo szybko w górę i one kosztowały 10 zł, 15, 20, 30 i jest przyrost i nagle te akcje są 80. I rosną dalej. I teraz ja się teraz decyduję na zakup. Pytanie brzmi, jakie mam szanse, że to jeszcze urośnie bardzo, jak one tak dużo urosły? A ile muszę zainwestować pieniędzy w jedną akcję? Jeżeli ja mam szansę zyskania jeszcze może 10-20 zł, może 5, może 17, oczywiście zawsze ktoś może powiedzieć, a może 100, ale ta akcja już trwa przez pewien czas, te akcje są pompowane, wiemy, że coś zawsze wyhamowuje, to ja wtedy wydaję ogromną sumę pieniędzy, 80 zł za akcję. A ile mogę zyskać? 20 zł? 30? Czy jest 80 versus 30? Natomiast kupowanie akcji, wtedy to jest ta asymetria negatywna, kupowanie akcji w momencie, kiedy one zjechały w dół, ale wyhamowały i są na poziomie na przykład 15-20 zł. Albo wtedy, kiedy są na początku, kiedy są na poziomie 10 groszy, 15 groszy i obserwuję rynek, że one utrzymują się, ale mało kosztują i ja mam moją pulę pieniędzy, na przykład 100 tysięcy i kupię tych akcji ileś, jakichś akcji ileś, jakichś akcji ileś, zróżnicuję to i wiem o tym, że wydaję małą sumę pieniędzy na każdą. Ale jaka jest szansa, że któraś z nich wypali z tych akcji, tak, że na przykład urośnie trzykrotnie, pięciokrotnie. O wiele większa niż przy tej szybko rosnącej, ale już długo rosnącej, która już doszła do pewnego pułapu. Jeżeli ja teraz kupię, to szanse mam mniejsze. Oczywiście, że tu znajdą się ludzie, którzy znają się na inwestowaniu i mogą tutaj dodać wiele wariantów. Ale moim celem nie jest uczyć Was inwestowania. Absolutnie nie. Nie jestem tym specjalistą, ani nawet nie jestem osobą, która potrafi to robić w odpowiedni sposób, jednocześnie pokazuję Wam mechanizm. Asymetrię pozytywną stworzyli sobie tak zwani brokerzy, którzy pomagają w handlowaniu akcjami. Jeżeli pomagają Ci inwestować pieniądze i za to mają opłatę, jak Ty zarobisz dużo, oni też zarobią dużo. Ale jak Ty stracisz wszystko, oni wciąż coś zarobią albo nie zarobią w ogóle. To jest asymetria dla nich pozytywna. W podejmowaniu decyzji, jeżeli coś Cię jara, jeżeli jesteś podekscytowany, coś Ci się podoba, pamiętaj, patrz, czy układ, który masz, jest zbalansowany, zrównoważony, a może ma pozytywną asymetrię, to wtedy tym bardziej. Ale jeżeli ma negatywną, nie rzucaj się na coś, gdzie się rzucają wszyscy, jeżeli ryzyko, które wchodzisz, jest duże. I podziel się tym tematem z innymi, bo świeca, od której odpalana jest następna, niczego nie traci, nawet jeżeli zgaśnie. Zapraszam serdecznie do komentarzy, do pytań, do uwag. Zapraszam też do tego, abyście dali mi lajka, jeżeli tematyka Wam się podoba. Oczywiście tę tematykę trzeba sobie przełożyć na swoją rzeczywistość. Zapraszam do subskrypcji po tej stronie. Zapraszam, filmy wychodzą co tydzień, więc zapraszam o to, żeby nacisnąć ten dzwoneczek, będziecie dostawać informacje, a po tej stronie inne filmy, które korelują z tematyką, o której teraz mówiłem. Dziękuję, wszystkiego najlepszego, Krzysztof Starnecki, Quest for Ops, Quest Change Managers.